Witajcie w naszej kuchni. Dzisiaj przygotujemy rewelacyjną wielkanocną paschę. Jest słodka, pełna bakalii i bardzo smaczna. Możecie ją przygotować zamiast tradycyjnego sernika. Po więcej przepisów zapraszam Was na stronę www.kotlet.tv. Zaczynam od rozcięcia laski wanilii, a następnie wyjmuję całe ziarenka. Potem do garnka wlewam tłuste mleko, dodaję kubek zsiadłego mleka albo kwaśną śmietanę. Do tego dodaję wcześniej wydrążone ziarenka wanilii i wbijam kolejno 3 jajka. Całość mieszam za pomocą trzepaczki, tak aż jajka całkowicie rozpadną się w mleku i cała masa nabierze takiego delikatnego żółtego koloru. Stawiam na niewielkim ogniu, na takim najmniejszym jak to możliwe, i podgrzewam przez mniej więcej 2 godziny, aż ser całkowicie oddzieli się od serwatki. Po tym czasie do miski wkładam durszlak. Wykładam go gazą albo czystą ściereczką i przelewam na to całą zawartość garnka. Odcedzam, a następnie dokładnie i mocno związuję szmatkę, jeszcze wyciskam nadmiar serwatki i dokładnie z zawiązaną zostawiam, aby ser całkowicie wystygł. Potem do miski wrzucam masło w temperaturze pokojowej i dodaję cukier puder. Całość kręcę, aż masa nabierze jasnego koloru. Wtedy odwijam ze szmatki nasz ser i dodaję go do maślanej masy. Miksuję, aż masa będzie gładka. Następnie do tego dodaję pokrojone bakalie. Ja wybrałam suszone morele, brzoskwinie, daktyle i figi. I całość mieszam. Wymieszaną masę ponownie przekładam do durszlaka wyłożonego szmatką. Szmatkę polecam namoczyć w serwatce. Dokładnie uklepuję z wierzchu, zawijam szmatkę i obciążam jakimś ciężarkiem. Do tego celu świetnie sprawdzi się słoik napełniony wodą. Wstawiam na całą noc do lodówki. Teraz zostało nam już tylko udekorowanie naszej paschy. Sprawnym ruchem przekładam paschę na talerz, zdejmuję szmatkę i przystępuję do dekoracji. Paschę dekoruję suszonymi owocami pokrojonymi w paseczki. Wykorzystałam kandyzowane kolorowe wiśnie, morele, brzoskwinie i figi, a także migdały. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.